Bankructwo było blisko, pomógł rząd i powiat lubański może spokojnie spłacać swoje długi. Samorządowcy ratowali szpital. 4 lata temu przejęli placówkę, a co za tym idzie także jej zobowiązania. W sumie 36 milionów złotych długów. Tyle, że powiat nie był w stanie tego spłacić. Jacek Jaworski. 5 lat temu szpital miał gigantyczny dług. Jedynym ratunkiem było zamknięcie placówki i utworzenie spółki prawa handlowego. Całość zadłużenia przejął na siebie organ prowadzący, czyli powiat. Sytuacja finansowa samorządu była bardzo trudna. Brakowało pieniędzy nawet na wypłaty. Komornicy zajęli nam konta ponad 2 200 000. Powodowało to w tym momencie duże zagrożenie dla płynności finansowej powiatu. Aby nie doszło do licytacji komorniczej szpitala, powiat zaciągnął kredyt, sprzedał dom kultury i szkolną bursę. Da nam to rzeczywiście oddech na najbliższe lata, też ustabilizuje sytuację finansową powiatu, bo gdybyśmy musieli to przejąć i spłacić z własnych pieniędzy, to byśmy byli powyżej wszystkich wskaźników zadłużenia. Ale zadłużenie wciąż było ogromne. Potrzebna była rządowa pomoc. By szpital mógł normalnie funkcjonować, otrzymał więc 18 milionów złotych. Po latach wielkiego strachu możemy w końcu poczuć się bezpiecznie. Mamy w tej chwili zabezpieczoną przyszłość i szpitala, i powiatu. Wyremontowaliśmy poszczególne oddziały, odnowiliśmy cały budynek szpitala, wymieniliśmy ponad 2000 metrów kwadratowych okien, dociepliliśmy. Pani Małgorzata Hawryluk trafiła na oddział intensywnej terapii z zawałem serca. Dziś czuje się już znacznie lepiej. Wstała nawet z łóżka. Warunki są dobre, opieka też dobra. W ogóle na skinięcie palca zawsze pielęgniarka przychodzi, mam dzwonek. Szpital zaczyna też inwestować. Już powstał nowoczesny oddział rehabilitacyjny z kriokomorą. Jest ona jedną z największych komór w kraju. Wchodzi tutaj nawet 6, a nawet 7 osób jednorazowo. No jest to oczywiście leczenie zimne, czyli temperatura w komorze właściwej spada tak do minus 140 stopni. Do końca roku w lubańskim szpitalu otwarty zostanie oddział okulistyczny, bardzo potrzebny w całym powiecie.